Są takie przedmioty, które potrafią wyrazić więcej niż najstaranniej ułożone słowa. Ta historia poświęcona jest właśnie takiemu przedmiotowi, będącemu pomnikiem wierności własnej twórczości i miłości wbrew grozie wojny i przeciwności losu. Roman Bratny nazwał siebie i swoich kolegów pokoleniem Kolumbów, bo w swej wędrówce dotarli nie tam, gdzie pragnęli dotrzeć. Młodzi literaci pokolenia II wojny światowej chcieli budować po wojnie nową literaturę i kulturę, która nie dopuści do powtórzenia się tragedii wojennej. Historia zgotowała im jednak inny los. Jednym z najwybitniejszych twórców tego pokolenia był Wacław Bojarski. Urodził się 30 października 1921 roku w Warszawie w rodzinie rzemieślniczej. Przed wojną uczęszczał do kilku warszawskich gimnazjów, jednak choroba płuc sprawiła, że maturę zdał dopiero na tajnych kompletach w 1940 roku. Wówczas też podjął studia na tajnej polonistyce, wstępując równolegle do Konfederacji Narodu, organizacji konspiracyjnej Narodowych Radykałów. Tam włączył się w pracę Wydziału Propagandy, w którym poznał Onufrego Bronisława Kopczyńskiego. Był synem malarza Bronisława Kopczyńskiego i został nazwany Onufry na pamiątkę Onufrego Kopczyńskiego, twórcy pierwszej gramatyki języka polskiego, bo w roku, w którym się urodził, Bronisław Kopczyński, mój dziadek, malował obraz, wielki historyczny obraz, wręczenie medalu Onufremu Kopczyńskiemu za gramatykę. Onufry był kompozytorem, muzykiem, ale także politykiem i publicystą. Pisał też piękne teksty do piosenek. Od przedwojny był związany z ruchem narodowo-radykalnym. W 1939 roku nie został zmobilizowany ze względu na dużą wadę wzroku, ale od razu zaangażował się w działalność konspiracyjną, wydawał pismo Pobudka, został aresztowany przez Gestapo, ale dziadkowi udało się go wyreklamować przy pomocy sąsiadki, która władała dobrze językiem niemieckim i wymógł na nim obietnicę, że zerwie z polityką, ale tak się nie stało i w momencie powstania Konfederacji Narodu Onufry został jej członkiem, był tam kierownikiem pionu kulturowego i dostał za zadanie stworzenie pisma literackiego, które byłoby trybuną młodych artystów. Miała to być wojenna kontynuacja wydawanego przed wojną ruchu kulturalnego, który redagował Kopczyński. I rzeczywiście wkrótce udało się powołać do życia pierwsze pismo artystyczne pod okupacją – Sztukę i Naród. Sztuka i Naród. Jedyne regularne czasopismo w okresie okupacji rozpoczęło swoje działanie w 1942 roku. Pierw upowszechniane w formie powielaczowej, następnie już drukowane maszynowo. Osiągnęło wysokość 16 numerów. Ostatni 16 numer w lipcu 1944 roku redagował Tadeusz Gajcy. Każdy numer otwierany był mottem z Prometidiona Cypriana Norwida. Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. Autorzy, redaktorzy pisma Sztuka i Naród ten cytat nieco przekształcili. To też jest znaczące. W Prometidionie te słowa w epilogu poematu brzmią: artysta organizuje siły wyobraźni, tak jak polityk organizuje siły stanu. To, że redaktorzy Sztuki Narodu właśnie Norwidem byli zauroczeni, nie pozostawało bez szczególnych konsekwencji dla linii pisma. Już w drugim numerze Sztuki i Narodu pojawił się konkurs poetycki, który wygrał Wacław Bojarski, zdobywając pierwsze miejsce za wiersz Ranny Różą. Trzecie miejsce wówczas zdobył Tadeusz Gajcy za wiersz Wczorajszemu. Mamy również trzy istotne publikacje związane z działalnością Sztuki i Narodu, wpisujące się w Bibliotekę Sztuki i Narodu. To dwa tomy Gajcego, poemat Widma oraz drugi tom Grom Powszedni oraz zbiór prus poetyckich Stroińskiego
Zdzisława Stroińskiego Okno. Sztuka i naród była pismem prowadzonym z ogromną czułością, konsekwencją i determinacją, skierowaną, skoncentrowaną na tym, aby przede wszystkim chwytać zjawiska czasu współczesnego. Bojarski mocno zaangażował się w pracę sztuki i narodu, stając się obok Kopczyńskiego jego drugim założycielem. To właśnie on okazał się właściwym organizatorem środowiska skupionego wokół pisma, wciągając do współpracy swoich kolegów z tajnej polonistyki. Tu jednak jego znaczenie się nie kończy. Napisał artykuł programowy do pierwszego numeru, wymyślił też nazwę Sztuka i Naród, a po aresztowaniu Onufrego, po którym został wywieziony do Majdanka, gdzie zginął, został też jego następcą jako redaktor naczelny tego pisma. To właśnie Bojarski, wciągając do redakcji Andrzeja Trzebińskiego, a potem Tadeusza Gajcego i Leona Zdzisława Stroińskiego, wyznaczył literacki kierunek pismu. Obowiązki redaktora pełnił aż do swej śmierci, w wyniku nieudanej akcji pod pomnikiem Kopernika w Warszawie. Sylwestra 1942 roku poznał Halinę Marczakównę, swoją wielką miłość, która w konspiracji używała pseudonimu Natalia. To właśnie jej poświęcił jedną z najpopularniejszych żołnierskich piosenek polskiego podziemia. Celem akcji pod pomnikiem Kopernika, która miała miejsce 25 maja 1943 roku, było udekorowanie go w 400. rocznicę śmierci astronoma wieńcem z szarfą zawierającą napis Geniuszowi Słowiańszczyzny Rodacy. Dokumentacja fotograficzna miała zostać opublikowana w prasie emigracyjnej wraz z opisem akcji jako przejawu niezgody polskiego narodu na germanizację jego własnej kultury. Poza Bojarskim w akcji wzięli udział także Stroiński i Gajcy, pierwszy jako fotograf, drugi uzbrojona obstawa na wypadek nieszczęścia. I to nieszczęście niestety rzeczywiście nastąpiło. Zabierającego się do zejścia z pomnika Wacka przygwoździł obcy głos. Spod cieni pałacu Staszica wyłonił się granatowy policjant, nakazując zabierać się stąd czym prędzej, żeby i śladu nie zostało. Całą tą scenę obserwował z bliska Zdzisław, sparaliżowany zaskoczeniem. Nie widział jej Tadeusz, stojący z drugiej strony, przekonany, że Wacek rozmawia ze swoim fotografem. Pojął prawdę w kilka sekund później, gdy policjant ponaglający Wacka wysunął się zza pomnika. Tadeusz przysięgał potem, że tego nie usłyszał. Czy nie doszło to do jego świadomości? Wystrzelił. Wtedy i policjant wyrwał z kabury pistolet i oddał kilka strzałów w powietrze. Uciekali ulicą Kopernika w stronę Ordynackiej, nie pamiętając o poprzednich planach rozbiegania się w różne strony. Wacek biegł trzeci. Patrol niemiecki z gotowymi do strzału automatami spotkał go na zakręcie ulicy Kopernika. Niemcy starannie obejrzeli papiery, a potem jeden z nich, nie śpiesząc się, wyciągnął pistolet. Zarepetował i strzelił z odległości 2-3 kroków, mierząc w brzuch. Wacek osunął się na ziemię. Tak wspominała całe zdarzenie Halina Marczakówna, Natalia, która natychmiast znalazła się u boku ukochanego, gdy ten został przetransportowany do szpitala. Stroiński tymczasem został aresztowany i wkrótce trafił na Pawiak. Gajcemu jako jedynemu udało się zbiec. Kula rozszarpała Wacławowi wątrobę, którą jednak cudem udało się poskładać. Co jednak naprawdę stało się pod pomnikiem Kopernika? Wieniec został złożony z przodu pomnika Kopernika, natomiast granatowy policjant miał wyjść zza cokołu. Stroiński, jako jeden z najznamienitszych fotografów w łonie sztuki i narodu, miał fotografować całe zajście. Miał przygotowany aparat. Tadeusz Gajcy został wyposażony w pistolet FKN Ewenkę albo siódemkę. W każdym razie w relacji Natalii Bojarskiej
Autorka tego wspomnienia stwierdzała, że Wacław do ostatniego momentu usiłował wyperswadować Gajcemu wzięcie tego pistoletu. Uważał, że wzięcie na akcję broni z pewnością ją skomplikuje. Ta relacja nie powtarza się w innych relacjach związanych z wypadkami z dnia 25 maja 1943 roku. W takim pełnym uznania dla martyrologii poetów sztuki i narodu wspomnieniu Lesława Bartelskiego z Genealogii Ocalonych całe zdarzenie jest przedstawione w formie gloryfikującej. Mamy również, o czym przypomina Stanisław Bereś, relację Jarosława Iwaszkiewicza, ponoć zapośredniczoną przez Zdzisława Stroińskiego, w której mówi o chaotyczności całej akcji bojowej. Tadeusz Gajty z pewnością głęboko przeżył to, co się zdarzyło. Wiedział dobrze, że również jako jedyny, którym udało się uciec, nigdy nie zmarzy swojej winy do końca. Siódemkę miał bądź to schować w rynnie przy pałacu Staszica, bądź to wyrzucić do ogródka szpitala dziecięcego. Tak. W trakcie ucieczki, pierwszego dnia już po przyjęciu Bojarskiego do szpitala, kiedy tylko został zwolniony z komisariatu policji na krakowskim przedmieściu 1, został tam zabrany i wniesiony na krześle, z którego się osuwał. Miał jeszcze tyle siły, żeby odłączyć Stroińskiego z całej akcji, udać, że go nie poznaje. Kopany, zmiażdżonymi palcami dotarł w końcu do szpitala na rogu Koszykowej, gdzie został niemal natychmiast przejęty przez doktora Piotrowskiego. No i w pierwszego dnia, dzięki służbie ojca Józefa Warszawskiego, miał miejsce ślub Haliny Marczak, Natalii Bojarskiej z Wacławem. Rokowania były dobre. Do momentu tego kolapsu zdrowotnego w dniu 5 czerwca wydawało się, że dzięki transfuzjom krwi Bojarski będzie do zdrowia powracał. Nie tylko lekarze robili wszystko, by utrzymać przy życiu Wacława. Cały czas czuwali przy nim przyjaciele, a przede wszystkim ukochana narzeczona. Natalia. Natalia była bardzo odważną, mądrą kobietą. Kiedy Wacław został postrzelony, natychmiast wzięła sprawę, można powiedzieć, w swoje ręce. Natychmiast zjawiła się w szpitalu. Wiedziała, że stan jest bardzo ciężki, ponieważ planowali wcześniej ślub. Stwierdziła, że jeżeli pobiorą się, to ona da jakiś motyw do życia Wacławowi, że będą mieli jakieś wspólne plany, że może to go zachęci, żeby walczył o to życie. To się udało. Stan Bojarskiego się poprawił, jednak na krótko. Nagłe pogorszenie nastąpiło w wyniku zapalenia płuc, choroby, na którą Bojarski od najmłodszych lat był niezwykle wrażliwy. Wreszcie 5 czerwca 1943 roku zmarł. Nim śmierć nadeszła, zdążył jednak jeszcze przeczytać ulubiony wiersz, Kołysankę Czesława Miłosza, o której przyniesienie prosił wcześniej kolegów. Ci zaś poświęcili pamięci tragicznie zmarłego niemal cały numer Sztuki i Narodu, którym żegnali się z przyjacielem. Bodaj najbardziej przejmujący był w nim fragment pamiętnika Trzebińskiego, który opłakując Bojarskiego gorzko zauważył, że śmierć jest wieczorem autorskim, jedynym i trudnym. Nie sen, nie cierpienie, nie wizje umierania, ale ono samo, samo umieranie, prawdziwa śmierć. Bojarski rzeczywiście bowiem poległ na ołtarzu sztuki, której służył. Także Natalia żegnała Wacława w wyjątkowy sposób. Po jego śmierci Natalia kazała ze swojej obrączki zrobić pierścionek, w który wplotła tą kulę, która zabiła Wacława. I ten pierścionek nosiła przez całe swoje życie na palcu. Przez następnych 40 lat nie rozstawała się z tym pierścionkiem. Po jej śmierci pierścionek stał się taką pamiątką rodzinną.
I później, kiedy ja wychodziłam za mąż za jej syna Pawła, Paweł podarował mi ten pierścionek jako obrączkę. No i ten pierścionek rzeczywiście przetrwał jako pamiątka rodzinna, no i oczywiście jako taki symbol patriotyzmu poprzednich pokoleń. W swojej twórczości apelował Bojarski o nową postawę człowieka tworzącego, który odrzucić miał letniość, miałkość i pasywność minionego dwudziestolecia i zdobyć się na czyn wielki, który postępowałby za wyrażaną ideą. Tak starał się żyć i tak bez wątpienia zginął. Zaś Polska straciła w jego osobie znakomicie zapowiadającego się poetę, prozaika i publicystę. Wiele tekstów Wacława Bojarskiego, wiele twórczości, czy po prostu epistolografii, jego listów do ukochanej Natalii Bojarskiej nie przetrwało przede wszystkim z obawy przed gestapo. Te materiały zostały zniszczone po śmierci Bojarskiego. To, z czym dzisiaj obcujemy również jako historycy literatury, to przede wszystkim bogata i istotna nowelistyka, wielokrotnie komentowana, począwszy od Stanisława Marczaka-Oborskiego, aż po Jerzego Tomaszkiewicza. Ja przypomnę na potrzeby tego nagrania przede wszystkim o trzech, moim zdaniem, fundamentalnych opowiadaniach Bojarskiego. Jeden dzień z życia Witolda Grabca to opowieść o zamordowaniu prężnego polityka, posła Legionu Polskiej Idącej na moment przed dokonaniem przez niego czynu życia, czyli mowy przed Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej, mowy manifestu wzywającego o dekoncentrację produkcji. Tytułowy grabiec zostaje znaleziony, zmasakrowany u wejścia do jednego z warszawskich kościołów. Opowiadanie było porównywane z granicą Zofii Naukowskiej czy też Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Pożegnanie z mistrzem. Kolejne opowiadanie to opowiadanie bardzo silnie korespondujące z na pewno zafascynowanym, na pewno z Szulcem, który był obiektem ogromnej fascynacji Wacława Bojarskiego. Opowiadanie o proweniencjach szulcowskich, oto przyglądamy się Karolowi, młodemu chłopcu, młodzieńcowi, który pomaga w codziennych pracach tytułowemu mistrzowi, nauczycielowi, który wygłasza kontrowersyjną hipotezę o tym, że czas uległ roztargnieniu, a przeszłość, podział na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, powiada Bojarski w opowiadaniu Pożegnanie z mistrzem, jest niczym więcej niż tylko mieszczańską blagą, czymś, co można by nazwać reliktem pewnego anachronizmu. Zapomnijmy o przeszłości, żyjmy w teraźniejszości, powiada mistrz do Karola, w całej skali dziwności owej teraźniejszości. To oczywiście wołanie Bojarskiego o czyn, który mógłby zjednoczyć jego pokolenie. Karol wzywa mistrza, przyzywa o jego pomoc, prosi o litość, powiadając, że nie jest w stanie znieść świata bez przeszłości, że dziwność istnienia go przytłacza i miażdży, że chce być wyłącznie jedną nutą z wielkich bachowskich pasji, jedną nutą i niczym więcej, chce życia prostego. To wołanie przypomina poniekąd wołanie apostołów proszących Jezusa o pomoc w trakcie burzy nad jeziorem Genezaret. To nie są przypadkowe skojarzenia. Chrystocentryzm, budowanie takiej surrealistycznej opowieści, groteski chrześcijańskiej, to było bardzo bliskie myśleniu Bojarskiego w tworzeniu przez niego kolejnych nowel. Może najsilniej opowiada o tym nowela Chrystus ulicy. Opowiadanie o malarzu, który chcąc przedstawić portret Chrystusa w niekonwencjonalny, nieistniejący do tej pory sposób, popada w manię, popada w alkoholizm, dopiero na łożu śmierci uzmysławia sobie, jak ów portret Chrystusa należało przeprowadzić.
Chrystus ulicy pokazuje również te fascynacje bojarskiego, których być może nie odnajdziemy w żadnych relacjach świadków, ale fascynacje, które musiały zaistniewać. Wydaje mi się, że Bojarski musiał być przejęty chociażby lekturami Chestertona, czy wielkim dziełem Tomasza Skempis o naśladowaniu Chrystusa. Opowiadania takie jak Pożegnanie z Mistrzem, czy Chrystus ulicy, no czy wreszcie O barze pod lampionami, zielonym nosie i dyktaturze, w którym bohater również stylizowany jest na Chrystusa, Gaudeliusz, Mimikron. To wszystko pokazuje, że właśnie w chrystusowym wzorcu osobowym szuka Bojarski wzorców dla siebie i dla swojego pokolenia, co wyrażał wielokrotnie na łamach sztuki i narodu, między innymi w artykule o wspólny czyn, powiadając, że trzeba śmiałości działania w teraźniejszości, śmiałości, którą należałoby brać właśnie z owego etosu chrześcijańskiego, rycersko-krzyżowego. Że wzorcem dla nas, powiada Bojarski, działania w teraźniejszości, tak jak bohaterowie Pożegnania z Mistrzem chociażby, powinni być rycerze krzyżowi, szaleńcy Boży, gorliwi chrześcijanie. To wszystko wybrzmiewa z całą siłą w nowelistyce Bojarskiego, chociaż musimy pamiętać, że jego pióro poetyckie zostało docenione chociażby w owym słynnym konkursie drugiego numeru Sztuki i Narodu. Mówimy tutaj o wierszu Ranny różą, wierszu, który sugeruje pewne norwidowskie asocjacje. Nie bez powodu, ponieważ w kręgu poetów sztuki i narodu to Bojarski uważany był za najwybitniejszego znawcę Norwida. Norwida, o którym mógł usłyszeć zarówno z kolebki, z lektur rodzinnych, jak i z kompletów podziemnej polonistyki warszawskiej, bo wiemy chociażby z kompletów Tadeusza Makowieckiego, że profesor Makowiecki czytywał z młodymi Kwidama, uwrażliwiając ich na rzeźbiarską i malarską wyobraźnię Norwida podczas tworzenia tego poematu. Dlaczego o tym mówię? Także dlatego, że najsłynniejszy dramat Andrzeja Trzebińskiego, Aby podnieść różę, został tak zatytułowany z inspiracji Bojarskiego. Trzebiński nie był do końca przekonany do pierwotnego tytułu swojego dramatu. W pamiętnikach poety Trzebińskiego znajdziemy wyraźny sygnał, że tytuł Aby podnieść różę, tak podobny do tytułu wiersza Ranny różą, miał Trzebiński zaczerpnąć właśnie z inspiracji Bojarskiego. Trzeba tu powiedzieć o dwóch istotnych przyjaźniach, które Bojarskiego kształtowały, tej ze Stroińskim, ale przede wszystkim jednak tej z Trzebińskim. To w sposób zasadniczy wpływało na wrażliwość literacką obydwu poetów. Ich kierunek ku grotesce witkacowskiej u Trzebińskiego i grotesce chrześcijańskiej u Bojarskiego miał wspólne norwidowskie podłoże. Można powiedzieć, że to niewiele, że to wyjątkowo mała, niepokaźna próbka twórczości tego poety, ale jak widać wystarczająca mimo zniszczenia rękopisów w Warszawie roku 1943, wystarczająca, aby dyskutować o nim w bardzo wyrazistych jakościach historyczno-literackich. Wystarczy to, aby dokonać słusznej, sprawiedliwej oceny jego wybitności, jego klasy artystycznej. Wkrótce po śmierci Bojarskiego do Sinowców doszła wieść o śmierci na Majdanku założyciela pisma, Onufrego Bronisława Kopczyńskiego. Po Bojarskim redaktorem Sztuki i Narodu został jego najbliższy przyjaciel, Andrzej Trzebiński. Jednak jeszcze w tym samym roku także i on tragicznie zginął w ulicznej egzekucji. Już wówczas mówiło się o fatum ciążącym nad stanowiskiem redaktora pisma. Legendy dopełniło powstanie warszawskie, w którym zginęli jego kolejni redaktorzy, Tadeusz Gajcy i Wojciech Mencel, a także trzeci z obecnych pod pomnikiem Kopernika w maju 1943 roku, Leon Zdzisław Stroiński.